W Polsce nie mija wrzawa po niedzielnych wyborach, natomiast Waszyngton milczy. Dlaczego? O tym w dzisiejszym programie. Piotr Relich, PCH24TV. Witam w programie Jaka jest prawda? A dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Jakub Majewski, publicysta, wykładowca akademicki, ekspert do spraw międzynarodowych, stały komentator PCH24. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. I tradycyjnie, zanim przejdziemy do tematu naszej rozmowy, pragnę zwrócić się z prośbą o możliwość wsparcia naszego portalu, naszego kanału. Wszystkie informacje, jak to zrobić, znajdą państwo w opisie tego filmu. A dzisiaj porozmawiamy nieco o międzynarodowym kontekście tego, co w sobotę wydarzyło się w Polsce, a mianowicie o echach tego, w jaki sposób zachodnie media, zwłaszcza amerykańskie, postrzegają wyniki wyborów. I pierwsze takie pytanie. No, znamy już oficjalne wyniki, podobnie jak te wyniki zna Waszyngton. W związku z tym, jak zareagował Biały Dom i jak zareagowały amerykańskie media na prawdopodobną, spodziewaną możliwość zmiany władzy w Polsce? Zareagowały, powiedzmy, raczej z entuzjazmem niż z jakimkolwiek smutkiem, o ile w ogóle zauważyły tę sprawę, bo zauważmy też, że amerykańskie media bardzo niewiele czasu mają na ten temat. Polska w tej chwili, wybory w Polsce to jest... Nawet w normalnych okolicznościach byłyby stosunkowo nieistotnym tematem z perspektywy amerykańskiej, a dzisiaj w momencie, kiedy nawet Ukrainę przysłoniła sprawa Izraela, no to jest temat nie drugorzędny, nie trzeciorzędny, tylko gdzieś tam 10-20-rzędny, prawda? I tutaj trzeba też dodać, dlaczego Amerykanie mogą sobie pozwolić na to, żeby z taką obojętnością patrzeć na sytuację w Polsce. Czy pamięta pan, jak PSL zawsze mówiło o tym, kto zwycięży w następnych wyborach? No niestety nie. Że zwycięży ich koalicjant. Prawda? I tutaj jest podobnie. Polska, niezależnie od rządu, od co najmniej 20 lat, znaczy ten proces trwa dłużej, ale od 20 lat stał się bardziej zauważalny tak już publicznie, jest po prostu uzależniona od Stanów Zjednoczonych, w sensie, że nasza polityka wobec tego mocarstwa akurat jest najmniej niezależna ze wszystkich kierunków naszej polityki. Już we wczesnych latach 2000 pamiętamy, że za rządu SLD, czyli no, postkomunistycznej lewicy, dla tych, którzy mogą już nie pamiętać, wtedy rząd polski pozwalał na to, żeby CIA miało swoje tajne więzienie w Polsce, żeby można było tutaj przywozić więźniów, czasami nawet chwilę ich tutaj potorturować i potem ich wywieźć dalej. Teoretycznie to właśnie były tylko takie punkty przejściowe, ale były. I rząd to skrzętnie ukrywał, rząd to dopuszczał, rząd bez gadania się zgadzał na prośby i propozycje Amerykanów. To był rząd postkomunistyczny. Nie zmieniło się nic, kiedy władzę objęła tak zwana prawica, czyli Prawo i Sprawiedliwość w 2005 roku. Nie zmieniło się nic, kiedy władzę objęła Platforma w 2007 roku. Może my czasami właśnie w naszym postrzeganiu tutaj wewnątrzkrajowym mówimy o tym, że PiS jest bardziej proamerykański, Platforma jest bardziej proniemiecka. Owszem, jest w tym sporo prawdy, ale nie można powiedzieć, że Platforma kiedykolwiek ignorowała prośby i życzenia Stanów Zjednoczonych. I przecież ten słynny reset, którym się teraz bije w Tuska, no to kto ten reset zaczął? No, zaczął ten reset, właściwie zaczęła ten reset za prezydenta Obamy pani Clinton jako sekretarz stanu. To ona występowała z tą wypowiedzią, że tutaj mamy taki wielki przycisk reset, naciskamy go, resetujemy nasze relacje z Rosją. I analogicznie, kiedy po pierwszej inwazji na Ukrainę w 2014 roku Ameryka odwróciła się napięcie od polityki resetu i zaczęła działać inaczej. To również nie było tak, że Platforma tutaj jakoś protestowała, że oni chcą inaczej z Rosją postępować czy cokolwiek takiego. Jeśli chodzi o ten kierunek, ten wektor polskiej polityki zagranicznej, to jest tutaj absolutna stałość, to znaczy no,
Amerykanie po prostu wiedzą, że ktokolwiek będzie w Polsce rządził, no gdyby Konfederacja wygrała, to może by mieli wątpliwości, albo gdyby PJJ wygrała, no ale to by był po prostu czynnik niewiadomy, bo nikt nie wie, co to jest PJJ, prawda? I to by, no, cała masa badaczy w Stanach Zjednoczonych nagle panicznie szukała, co to w ogóle jest ta partia, kto to jest ten Rafał Piech i tak dalej. Ale to oczywiście byłby jakiś ekstremalny, zaskakujący scenariusz. Natomiast żadna z tych partii, które miały realne szanse na zwycięstwo w tych wyborach, nie była partią, która by zagrażała amerykańskim interesom w Polsce. W dalszym ciągu, jeżeli ambasada amerykańska będzie czegoś wymagała, to w dalszym ciągu będą się tam na wezwanie stawiać ministrowie, w dalszym ciągu będą wysłuchiwać i w dalszym ciągu będzie się tak zdarzało, jak się zdarzało za rządów PiS-u, że kiedy amerykański wiceprezydent ogłosił w Polsce, że Polska rezygnuje z prowadzenia podatku na Google'a, to pomimo tego, że to była pierwsza o tym informacja nawet dla polskiego rządu, to jednak wszyscy to grzecznie przełknęli i przytaknęli, prawda? Więc no, tak to wygląda po prostu. Tak, jednak czy nie dojdzie jednak zmiany tych wektorów być może na jeszcze bardziej zbliżone w stronę Waszyngtonu, jak chodzi o pewne kwestie polityki światopoglądowej. No, wiemy przynajmniej za administracji Bidena, że promocja, nazwijmy to szeroko pojętego spektrum rewolucji seksualnej, zwłaszcza określonego najpopularniejszym akronimem na świecie, no, praktycznie zdominowała ten dyskurs, zdominowała administrację, zdominowała politykę zagraniczną w Stanach Zjednoczonych. Doskonale to wszystko znamy, te flagi tęczowe wywieszane podczas tak zwanego Pride Month i tak dalej. Czy w tym kierunku jednak ekipa Tuska, Hołowni i Lewicy może się okazać jeszcze bardziej amerykańska od obecnej, odchodzącej już wydaje się ekipy? Pod tym względem tak, to zdecydowanie i dlatego tutaj właśnie też, tak jak wspomniałem na początku, jeśli media amerykańskie w ogóle o tym mówią, no to z pewnym entuzjazmem, umiarkowanym, no bo to jednak jest tylko Polska, prawda? Więc to musimy, tutaj to nie mówię tego pogardliwie bynajmniej i nie mówię, że Amerykanie nami gardzą, nic takiego, to po prostu jest zupełnie inny świat. Ameryka ma inne problemy, inne interesy i dla nich Polska jest naprawdę tematem marginalnym, ale na tyle, na ile jest to istotny temat, no to na tyle odnotowują z satysfakcją, że teraz będzie w tych tematach łatwiej. Pamiętajmy, co się wydarzyło po wyborach amerykańskich z kolei, kiedy to polski rząd właśnie bardzo mocno się zaangażował, chociaż nie miał żadnych wpływów na to, ale bardzo się zaangażował w sprawę Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych i kiedy już okazało się, że no jednak prezydentem będzie Biden, to wtedy ze strony Waszyngtonu nastała taka niezręczna, zimna cisza, prawda? I przez dłuższy czas nie bardzo było wiadomo, jak te relacje się będą układać i dopiero kiedy pojawiła się na horyzoncie wojna ukraińska, no to wtedy Amerykanie uznali, że no dobra, jaki rząd, taki rząd, ale przecież będą i tak robić to, co chcemy, więc trzeba czasami coś miłego do nich powiedzieć. No i tak te relacje wtedy znormalizowano ponownie, natomiast nie zmienia to faktu, że z perspektywy ideologicznej, no zdecydowanie bliżej temu potencjalnemu jeszcze rządowi in spe, tak to się nazywa, chociaż nie wiem, czy spe jako nadzieja tutaj jest odpowiednim terminem, ale temu potencjalnemu rządowi Platformy, Lewicy i Trzeciej Drogi, no to zdecydowanie jest im bliżej ideowo do Partii Demokratycznej w Stanach Zjednoczonych, aniżeli do Partii Republikańskiej. To też pod tym względem zdecydowanie będzie łatwiej. To znaczy, o ile wcześniej, właśnie w czasie Pride Month, no to polski rząd z zażenowaniem milczał o tej fladze przy ambasadzie amerykańskiej, kiedy powinien był stanowczo reagować. Uważam, że łącznie z wydaniem ambasadora. Owszem, to byłby poważny kryzys, ale Amerykanie jednak szybko by doszli z tym do ładu, bo uznaliby, że no tak, no ale jednak wojna, jednak Rzeszów, jednak to są ważniejsze rzeczy niż LGBT, prawda? Więc szybko by doszli z tym do ładu i można było wtedy można było sobie pozwolić na ostrzejsze zagranie, chociaż ten jeden raz, prawda? No a teraz wiadomo, że takich ostrzejszych zagrań nie będzie, teraz wiadomo, że nie będzie nawet zażenowanego
totalnego milczenia, tylko będzie raczej entuzjastyczne poparcie dla tej agendy. No też oczywiście tutaj na naszym podwórku można się zastanawiać, czy rzeczywiście wszyscy politycy z trzeciej drogi będą aż tak entuzjastycznie do tego podchodzić, ale to już jest niestety ich wewnętrzna sprawa. Oni sobie wybrali taką drogę, więc to, no, my na to wpływu nie mamy. Tak, no, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że kwestie światopoglądowe nie będą elementem umowy koalicyjnej, no ale to są jednak tylko słowa lidera PSL. Już został storpedowany chociażby przez członków Lewicy za te słowa. Natomiast chciałem zapytać o ten kierunek niemiecko-brukselski, jeżeli można tak to określić. No, Donald Tusk już przy ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników Exit Poll zapowiadał, że Polska wróciła do Europy, że w końcu wracamy do Brukseli, koniec tego konfliktu i tak dalej. No i jak z tej perspektywy Waszyngton zapatruje się na ten zwrot? No przecież wiemy, że w ostatnich latach chociażby no, te tarcia na linii Berlin-Waszyngton były no, dosyć mocne. Myślę, że Waszyngton się mimo wszystko zapatruje na to raczej ze spokojem, aniżeli z niepokojem. To znaczy jest wiadome, że jednak jeśli chodzi o interesy polskie na wschodzie, to zaniepokojenie, dosyć uzasadnione zaniepokojenie poczynaniami Rosji pozostanie niezależnie od rządu. I jeżeli nawet ten rząd będzie bardziej europejski, to mimo wszystko nie będzie w stanie dopuścić do tego, żeby zupełnie się odwrócić od tych spraw wojennych. Więc tutaj nic bezpośrednio interesom amerykańskim nie zagraża. Niewykluczone, znaczy myślę, że jeżeli tak, to jest to płonna nadzieja, ale niewykluczone, że Amerykanie mają taką cichą nadzieję, że właśnie dzięki tej w cudzysłowie otwartości platformy na wpływy niemieckie, to że jednak właśnie Polakom się uda troszeczkę wywierać z kolei wpływu w przeciwnym kierunku na Niemcy, żeby właśnie jednak tutaj budować tą barykadę wobec Rosji, żeby ta Unia Europejska nie była aż tak bardzo prorosyjska, jakby mogła być. Zresztą prorosyjskość Unii Europejskiej też już jako taka się skończyła. To znaczy Niemcy mieli ten wybór w ubiegłym roku, mogli postawić, mimo wojny, mogli postawić na Rosję, mogli postawić na relacje z Rosją i Niemcy wybrali kosztem, też nie zapominajmy tego, kosztem poważnego ciosu w swoją gospodarkę, wybrali, że mimo wszystko jednak staną po stronie Amerykanów, bo no, handel handlem, ale są jednak ważniejsze rzeczy i bynajmniej nie mówię tutaj o wartościach jakichś, tylko po prostu o wielkiej geopolityce, o tym, że Unia Europejska może marzyć o tym, żeby być takim trzecim mocarstwem między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale tymczasem Unia Europejska niezależnym bytem nie jest. Także tutaj, jeśli Amerykanie w ogóle się tym jakoś szczególnie przejmują, to mogą mieć nawet nadzieje takie bardzo umiarkowane, że coś tam Polska będzie w stanie wywierać wpływ, ale nawet gdyby Polska miała nie wywierać wpływu, nawet gdyby to oznaczało w jakiś sposób, że Polska częściowo przejdzie do strefy wpływów niemieckich, bo podkreślam znowu, że mimo wszystko rząd Platformy, który już mieliśmy wcześniej, który był równie proniemiecki wtedy, jak będzie przypuszczenie teraz, nie był rządem antyamerykańskim. Był rządem, który jak najbardziej był gotów spełniać życzenia Amerykanów. Więc nawet jeżeli by się okazało, że ten rząd teraz jest troszeczkę jeszcze bardziej podporządkowany Unii Europejskiej, to Amerykanie bardziej są zainteresowani budowaniem swoich relacji z całą Unią Europejską, aniżeli utrzymywaniem Polski jako takiego bufora. To nie jest tak jak, nie wiem, polityka w międzywojniu, kiedy Francja i Anglia zawierały sojusz z Polską, stwierdzając, że no skoro nie da się z Rosją, no to przynajmniej niech będzie Polska. Tutaj nie będzie tak, że Amerykanie stwierdzą, że jak się nie da z Unią Europejską, to przynajmniej niech będzie Polska. Nie. Amerykanie mają dobre możliwości, żeby układać sobie dalej relacje z Unią Europejską i będą raczej na to liczyli, aniżeli na Polskę. A nawet gdyby to miało oznaczać
ostatecznie utratę wpływów w Polsce, no to tutaj z kolei pozwolę sobie zacytować jednego z oficjeli sowieckich z czasów właśnie karnawału Solidarności w 80 roku, kiedy się naradzano, czy wchodzić do Polski, czy nie wchodzić do Polski. Wiemy, że to się skończyło stanem wojennym w Polsce, ale nie ingerencją właśnie sowiecką. I Sowieci, naradzając się na ten temat, czy wejść, czy nie wejść, w końcu któryś z notabli powiedział tak: nawet jeżeli Polska by opuściła strefę komunistyczną, by opuściła Pakt Warszawski, to to będzie tylko tyle. Czyli nic szczególnego, prawda, że da się z tym przeżyć. I dokładnie tak samo w najgorszym przypadku będą na to patrzeć Amerykanie, że po pierwsze jesteśmy spokojni o nasze wpływy, po drugie jeżeli nawet nasze wpływy by miały osłabnąć, to to będzie tylko tyle. To nie będzie nic tak istotnego. Polska nie może sobie pozwolić na to, żeby i tak działać jakoś antyamerykańsko, więc co z tego, że byłaby troszeczkę bardziej proniemiecka, co z tego nawet by było, gdyby, nie wiem, gdyby Unia Europejska rzeczywiście doprowadziła do takiej federalizacji, że Polska by utraciła politykę zagraniczną, że w Warszawie zniknęłaby ambasada amerykańska, a rząd polski musiałby już wyłącznie słuchać Brukseli jak jeden ze Stanów Zjednoczonych, prawda? No to cóż z tego? Przecież i tak w takich okolicznościach Amerykanie musieliby liczyć na to, że uda się im utrzymać relacje z Brukselą, czy może z Berlinem, wtedy nie wiem. No bo przecież Polska sama w sobie, niestety dla nas, no z wielkim żalem to mówię, ale Polska nie wykazała w żaden sposób zdolności do bardziej sprawczych działań. Nie wykazała tutaj. To właśnie to jest ten paradoks, że Amerykanie na nas polegają, ponieważ mogą zawsze liczyć na to, że my spełnimy ich żądania, ale to też oznacza, że im nigdy nie zależało na tym, żebyśmy my się wzmocnili jakoś szczególnie jako niezależny aktor, co też oznacza, że jesteśmy mniej wartościowi dla nich, ponieważ nie jesteśmy nigdy zdolni do czegoś większego. Znaczy, nie mówię, powiedziałem nigdy, ale w tym sensie tego, jak obecnie od lat jest prowadzona polska polityka, bo moglibyśmy być, ale wyraźnie tego nie chcemy. Polska polityka wciąż jeszcze wyraźnie siedzi w tym trybie takim, który się narodził zaraz po upadku komunizmu, że musimy szybko znaleźć wielkiego protektora, żeby przypadkiem nas znowu ktoś inny nie zjadł. Inaczej mówiąc, jeśli nas nie, żeby nas coś nie zwasalizował, musimy się sami zwasalizować. Takie było podejście i to chyba wciąż jeszcze pokutuje. I niestety na razie nie widać szans na zmianę tego, więc no, naprawdę Amerykanie tutaj nie mają po prostu czym się obawiać. Ich polityka jest tutaj pod każdym względem zabezpieczona, a gdyby nawet coś jej zagrażało, to wtedy będą rozmawiać bezpośrednio z Brukselą. Tak, być może dlatego właśnie ze świecą szukać jakiegoś komentarza, poważniejszego komentarza analityków czy ekspertów właśnie zza oceanów. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Moim Państwa gościem był dr Jakub Majewski, publicysta, wykładowca akademicki, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również.